Ma przeszłość w tym boksieniu. Choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w takim globalnym, cyfrowym świecie, to trudno wytłumaczyć to, że nie można dotrzeć do obrazu tych kickbokserskich walk Michała Dobiasa. No, prezentuje się jako taki lekko spały, a zawodnik Michał Dobias, miejmy nadzieję, że z początkiem pojedynku podkręci troszeczkę i zaprezentuje nam naprawdę jakieś umiejętności sportowe. Na razie uśmiechnął się i zaczynamy od niskich kopnięć. Widocznie oglądał tę walkę Najmana z Pudzianowskim, gdzie to Pudzian zaatakował tymi właśnie kopnięciami. No, ma przewagę zasięgu Michał Dobias i będzie chciał to wykorzystać. Teraz poszedł w clinch. No i zostawił głowę i ciągnie Marcin Najman gilotynę. To duszenie gilotynowe. Tak wydaje mi się, że nie powinien mieć Dobias problemów z wyciągnięciem głowy, jeżeli miałby jakieś pojęcie o MMA. Ale odpłynął. Koniec walki. Przerwany pojedynek. Nawet nie odklepał. W okamgnieniu Marcin Najman zapiął gilotynę i wygrał pojedynek z Michałem Dobiasem. No to poznaliśmy odpowiedź. Michał Dobias, jaką klasę sportową reprezentuje. No nie do końca chyba był przygotowany na to, co może spotkać go dzisiaj w Częstochowie. Wpadł w gilotynę, a tam mam wrażenie, że nie bardzo wiedział, jak tą gilotynę odklepać. Najszybsza gala PLMMA, wydaje mi się nawet w historii, godzina 45 minut, a jeżeli odliczymy czas przerw reklamowych, to czasu czystego będzie jeszcze mniej. 7 walk, 6 zakończonych w pierwszej rundzie i tylko ten jeden pojedynek Pawła Brandysa z Michałem Tomasikiem toczył się również w drugim starciu. Marcin Najman pierwszy raz zwycięża w MMA. Mamy powtórki, rozpoczął to wszystko Dobias od lewego, prawego, prostego, potem nie wiem czemu przyklęknął przed swoim rywalem, wpatrując się w gilotynę. W pierwszej rundy przez gilotynę zwycięży Marcin. Dziękujemy za walkę. Słuchajcie, no Marcin wrócił. Pierwsza walka wygrana. Myślę, że może zrobimy drugą. Dziękuję bardzo.